Warto zacząć od tytułu Sportowca Sierpnia. Tak, radia dla ciebie. No właśnie. Prawda. Sportowca września poznamy, ale dopiero, tak. Dopiero pod koniec, za mniej więcej 10-12 minut. Tak, Tomek, to już nie pierwszy twój tytuł Sportowca radia dla ciebie. No właśnie, czy już zbierasz te wszystkie statuetki od nas, naszego radia, na półce gdzieś ustawiasz? No, na razie mam jedną, więc kolekcja dopiero się zaczyna, ale mam nadzieję, że zagoszczę na dłużej. No właśnie, no bo mówimy o twoim sukcesie na Mistrzostwach Świata. Srebrny medal. No, ty trochę, mi się wydaje, że jesteś przyzwyczajony do tych sukcesów w swojej dyscyplinie. No ale właśnie, jak smakował ten medal? Znaczy, te Mistrzostwa Świata były niewiarygodnie ciężkie dla mnie, ponieważ od samego początku szło wszystko bardzo źle, albo jeszcze gorzej. I tak naprawdę dopiero ostatnie dni mistrzostw, czyli konkurencja najpierw drużynowa, potem indywidualna, pozwoliły na stanięcie na podium, w ogóle dobre wyniki, więc cieszyły niesamowicie. Mhm. Bo wreszcie było to zwieńczenie całego sezonu takie, na które no, można się zgodzić po prostu. Tym razem nie było w medali w konkurencji olimpijskiej, ale przegrałeś z kolegą z kolei z reprezentacji. Tylko. No bardziej zdecydowanie żal konkurencji olimpijskiej, po prostu były, no delikatnie mówiąc, słabe, ale no to wiązało, byliśmy z trenerem na to przygotowani, ponieważ były zmiany szykowane na przyszły rok, a jeśli chodzi o przegraną z Maćkiem, Maciek jest fantastycznym zawodnikiem, także tylko życzę mu dalszych sukcesów. Zawsze mogę być za nim, jeżeli będziemy stali na podium. A powiedz mi, a na podium w Paryżu, to możliwe, żebyście stanęli razem? To rozumiem, że to właśnie to jest specyfika tej konkurencji, że są różne dyscypliny, że są różne konkurencje. Tak, no są różne konkurencje. I chyba możesz tylko jeden, tak? Jeden tylko Polak może startować. Nie, może startować dwóch w każdej konkurencji, a dokładniej dwie osoby na każdą konkurencję mogą zdobyć kwalifikacje. Jeżeli zdobędzie się w jednej, można startować we wszystkich, pod warunkiem, że nie przekroczy się dwóch zawodników w danej konkurencji z danego kraju. No na razie myślę, że jest to realne, ale zacznijmy od tego, żeby Maciek zdobył kwalifikacje. Jest na dobrej drodze, w tej chwili jest bardzo wysoko w rankingu olimpijskim, jednocześnie na indywidualnych startach strzela super, także wtedy będziemy rozmawiać dopiero o bezpośrednich szansach. No właśnie Paryż, jak już mówimy o igrzyskach, czy ty sobie zacierasz ręce, stawiasz sobie już jakieś wyzwania, wymagania? Wymagania to zaczęliśmy sobie stawiać nawet razem z trenerem, patrząc zaraz po starcie na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku, gdzie ta kwalifikacja została zdobyta, ale przede wszystkim do Paryża na razie trzeba się przygotować i dopiero wtedy realnie ocenić możliwości i nadzieję, a następnie zrobić więcej. No ale na pewno w głowie już masz jakieś myśli, co chciałbyś osiągnąć, no bo jednak przygotowania przygotowaniami, ale jednak gdzieś tam w głowie na pewno są marzenia. No i właśnie, jakie to są marzenia? Zawsze jadąc na igrzyska jedzie się walczyć o medale, także zdecydowanie są one największym marzeniem tych zawodów i uważam, że są realne. W jakich konkurencjach? W ilu wystartujesz, wiesz? Na dzień dzisiejszy w trzech. Czyli to są karabinie... trzy szanse na medale, czy tak, realne? Tak, karabin pneumatyczny mix i no trzy postawy, czyli moja konkurencja, ta koronna, najważniejsza, ale ostatni sezon, nie licząc właśnie Mistrzostw Świata, pokazał, że w karabinku pneumatycznym naprawdę buduje się super dyspozycja, także myślę, że i tutaj będą duże możliwości. A w tych trzech konkurencjach o jakiej barwie krążki ci się marzą? To już jest trudniejsze pytanie, bo miał ze wszystkich trzech to najlepiej wszystkie trzy kolory. A wtedy już wszystko jedno, który w której. Powiedz mi, ten rok trochę traktowaliście, jakby to powiedzieć, przygotowawczo, bo, no bo z tego co czytałem, to zmieniłeś karabiny i to też mogło odbić się na tej formie, jak rozumiem. O co chodzi w takim sprzęcie w strzelectwie? Czy to jest taka Formuła 1? Czy tam jest wyścig technologiczny, czy to po prostu są różne firmy, jak różne rakiety w tenisie? Znaczy, no wyścig technologiczny też istnieje jak najbardziej, ale bardziej bym powiedział, że są różne firmy, które dają różne możliwości. W moim odczuciu zmieniłem firmę na lepszą zdecydowanie, ponieważ z niemieckiej jakości przeszliśmy na szwajcarską, czyli w samym wydźwięku brzmi lepiej, ale też jakości wykonania przede wszystkim. No,
nie zapomnę ostatniego treningu przed na Mistrzostwach Świata w Kairze, gdzie po prostu jeden z kluczowych elementów karabinu mi się odkręcił i trener mało nie zemdlał, widząc, że moja rękojeść jest obok, w ogóle nie tam, gdzie być powinna. Co niestety w tamtym się zdarzało. No, w tym tego nie ma, także to pozwala na zdecydowanie spokojniejsze przygotowania. No ale niestety trzeba było się też przyzwyczaić do zupełnie innego, nawet nie sposobu działania, ale rozłożenia siły karabinu, jego odczucia bezpośredniego strzału. Także no to wpłynęło bardzo na przygotowania, a także na pięty kalendarz, gdzie mając nowy sprzęt, nie do końca był czas na treningi. Głównie mieliśmy zawody, dużo startów, jeszcze właśnie starty 300-metrowe weszły w to wszystko, na których potem były medale, także widać, że dobrze, że się pojawiły. No a teraz można się spokojnie przygotowywać już do następnego sezonu i to, te mankamenty, które teraz były u mnie, podreperować i ja się zapytam w takim razie, czym się różni taki karabin? Kształtem kolby, nie wiem, zamkiem, dźwiękiem, długością lufy? Znaczy różni się, w tym przypadku konkretnie zmiany firmy Walter na gry Nickel-Migger, to jest przede wszystkim masa broni, gdzie ja byłem przyzwyczajony do bardzo ciężkiego karabinu. Ten w łącznej masie ma poniżej ponad kilogram mniej, a przy między 7 a 6 no to jest duża różnica. W tym momencie rozłożeniem tego ciężaru na karabinie, dalej pracą urządzenia spustowego, no sam zamek też pracuje inaczej, ale powiedzmy nie ma to wpływu już na strzał, ale potem sama budowa kolby w jednym przypadku jest bez dodatkowych śrub kontrujących, w drugiej sytuacji już są, co pozwala na to, że one się po prostu brutalnie mówiąc nie rozkręcają. A to jak miałeś taki lżejszy karabin, to na początku strzelałeś za wysoko albo za nisko? Jakoś nie, tak było? Chodzi bardziej o... No bo to jest kwestia składania się. No to jak masz 6 kilo, a 7, no to jest... Tak, ale tutaj odrzut praktycznie nie istnieje, także nie przesadzajmy. Ale bardziej chodzi o fizykę w tym momencie, czyli moment bezwładności, właśnie rozłożenie ciężaru, wszystkie dźwignie. Bardziej na tym polegał problem, że karabin zupełnie inaczej zachowywał się w moich rękach przed strzałem niż wcześniej. Czyli Szwajcaria nie tylko robi dobre zegarki, tak? Zdecydowanie. Będzie więcej dziesiątek? Już jest tak naprawdę. Jakby się z perspektywy technicznej, patrząc tylko po treningach, to jeszcze nigdy w życiu nie byłem tak przygotowany jak do tych Mistrzostw Świata. Ale niestety jeszcze wychodziły stare odruchy, stare odczucia i to trochę przeszkadzało. A powiedz, ile strzałów trzeba oddać w sezonie przedolimpijskim, żeby dobrze się przygotować? W samej kuli 10-20 tysięcy. Samej kuli, a pneumatyczny? Plus pneumatyk, drugie tyle, no i wchodzimy w granicę 40-30 tysięcy. Wow. Dużo. To jest liczba spora. A powiedz mi, to też mi się wydaje ciekawe, na ile jest umiejętności strzelca, a ile właśnie broń? Bo powiedzieć o tej, że istnieje taka wojna technologiczna, jeżeli chodzi o różne bronie. No właśnie, no to na ile ty musiałeś teraz zmienić jakieś swoje właśnie przyzwyczajenia? Na ile ty musisz się tej broni wyuczyć? Ile jest w tym wszystkim twoich umiejętności, a ile jest umiejętności broni? Znaczy, u nas już przy każdej tej broni najwyższej klasy mówi się, że po prostu karabinowi nie należy przeszkadzać. Więc to są te umiejętności. Bez nich... Ale to sam strzela karabin, tylko ten... Karabin strzela dziesiątki, a ja czasami niestety robię wszystko, żeby ta dziesiątka nie padła. Ale no, umiejętności strzelca są podstawą. Umiejętności, opanowanie, głowa, to są kluczowe elementy. Bo tak naprawdę jak postawimy 5 najlepszych karabinów tych najwyższych modeli każdej firmy, to mówimy o tej samej broni. Można mówić o jakości, można mówić o tym, ale tak naprawdę potem wchodzi się na finał i... rozkład siły jest mniej więcej ten sam, a nawet bym powiedział, że firmy, na którą ja przeszedłem, jest mniej. To też wynika z mniejszej produkcji, ale nie zmienia to faktu, że jedna, druga, trzecia firma są bardzo wysokiej klasy, więc tutaj to jest tylko dodatek, co komu bardziej pasuje. A dalej właśnie wchodzimy w nasze umiejętności, nasze możliwości, nasze przygotowanie techniczne, fizyczne, no i przede wszystkim mentalne, bo tutaj trzeba bardzo długo wytrzymać i wiedząc, że jest fantastycznie, nadal to trzymać. Jakbyś tak powiedział procentowo, ile jest umiejętności strzelca, ile klasa broni? W mojej opinii to jest mniej więcej tak 70 do 30.
70 ale znam takich, tak, a znam takich, którzy twierdzą, że 80% to sprzęt. No ale niestety ja się z tym nie jestem w stanie zgodzić, bo można mieć najlepszy sprzęt, a być na samym dnie. A to czemu takie rozbieżności są? Najczęściej te rozbieżności są u starszych zawodników, którzy po prostu takiego, ten sprzęt widząc, widząc jakie są jego możliwości w porównaniu z tym, który oni mieli, wydaje się, że wszystko jest... robi się samo, może tak. Tylko, że jednocześnie wyniki na świecie w porównaniu z tymi, co były 30 lat temu, a są teraz, są całkowicie inne. Teraz poziom jest nieprawdopodobnie wyśrubowany. Więc dla mnie dalej się pojawiają umiejętności. Znam zawodników mających najnowocześniejszy sprzęt, najlepszy, najdroższy, trenujących jeszcze więcej niż ja i co z tego? Jak zamykają tabelę. A czy w twojej dyscyplinie pamiętasz taki moment, nie wiem, może jakąś anegdotę, kiedy jakiś zawodnik zmienił właśnie broń i nagle się okazało, że gdzieś tam z poziomu miejsc, gdzieś tam średniaka wszedł na top? Jakby tego nie sprawdzić, to ja. Ale no po prostu właśnie z karabinu, który był produkowany bardzo dawno temu, najpierw przeszedłem na trochę nowszy model tej samej firmy, a następnie dopiero na Waltera wtedy i z karabinem już z najwyższego topu zdobyłem złoto mistrzostw świata. I teraz z nowym karabinem szwajcarskim po medal do Paryża. Jeszcze zapytam jedno pytanie. Alkohol. Już nie doping, ale czy można taką setkę dla kurażu przed tym, przed zawodami? Czy... Ustawa o broni i amunicji zabrania. A czyli to jest ustawowy zapis, tak, ale no, już nie jest doping, prawda? Bo był. Dopingiem nie jest, ale przy broni z alkoholem to tak trochę się nie łączy. A także... czy rzeczywiście to pomagało? Byli zawodnicy, którzy próbowali tak robić? Znam tylko jednego w historii, który po prostu był... Nie, to nie chodzi o legendy, to jest kolega amator, który po prostu był tak zestresowany, że to go uspokoiło przed zawodami. Ale właśnie minimalna ilość, ale ogólnie rzecz biorąc to nie jest dobry pomysł. Spróbuj przez 1,5 godziny utrzymać właściwą dawkę alkoholu w organizmie, żeby pracować, to się nie da. No i zostawmy już ten temat w takim razie. Kończymy powoli program tym, tą zapowiedzią, realizacją tej zapowiedzi z początku, czyli o sportowcu września. Tutaj pochwaliłem Tomka, że został sportowcem września. Został oczywiście sportowcem sierpnia. We wrześniu plebiscyt nasz wygrał Krzysztof Ratajski. Przemek się cieszy, tak bo jest. To darter, jego ulubiona dyscyplina sportu, jedna z ulubionych. Wyprzedził Dominika Czaje-Wioślarza, medalistę mistrzostw świata oraz Patryka Kuna, piłkarza Legii. Krzysztof Ratajski, zwycięzcą plebiscytu na sportowca września na Mazowszu. Myślę, że już karty były rozdane wcześniej. Już jak ogłaszaliśmy Krzysztofa, mi się wydaje, mamy bardzo duży fanklub w Radiu dla Ciebie, darterów i fanów tego sportu, więc trochę pokrewna dyscyplina też trzeba trafić w środek tarczy najlepiej. No, jeśli dobrze kojarzę, to oni nie do końca w środek. No to prawda, nie tylko w środek. Potrójna dwudziestka. Dziękujemy bardzo chyba, tak? To już jest koniec naszego programu, 5 sekund do końca tak naprawdę. Tomasz Bartnik, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata w strzelectwie, sportowiec sierpnia na Mazowszu. Przemysław Paczkowski, bardzo dziękuję. I Łukasz Starowiejski. Do usłyszenia.